Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmiku o gitarach, który tak naprawdę będzie fajnym odcinkiem, bo będzie o bardzo fajnym wzmacniaczu. Ale zanim sobie pogadamy dzisiaj o wzmacniaczu najnowszym Taurus Cube, no to generalnie tak, ja miałem mega zły dzień dzisiaj. Po pierwsze to jak zaczęło padać 5 dni temu, czy tydzień temu, okazało się, że jedna ze ścian w amprumie cieknie, kapie normalnie woda. No oczywiście już temu, kto jest właścicielem tego budynku, o tym powiedziałem i no generalnie będą pewnie trwały jakieś prace, żeby tą dziurę załatać, więc wyprowadziłem się z jednej fogowni, w której była wilgoć, do drugiej, w której za chwileczkę może być wilgoć, więc wymyśliłem sobie, żeby kupić nagrzewnicę i żeby być może chociaż trochę tej wilgoci starać się pozbywać wcześniej niż ona wejdzie w tą ścianę. No i generalnie jak tą nagrzewnicę włączyłem, to stało się takie coś. Na szczęście nie zaczęło się jeszcze jarać i na szczęście nie zaczęło jeszcze nic takiego się robić, co spowodowało, że to miejsce zniknęło z powierzchni ziemi. I ja wiem, Ozzy, że gadaliśmy o tym ubezpieczeniu i generalnie ubezpieczenie takiego miejsca to jest must have. I ja wiem o tym, że gadaliśmy o tym, jak zalało chłopaków z CTG TV. No nie miałem na to siana, ale chyba muszę na to siano jakieś wybecalować i niestety te 3000 odżałować rocznie, żeby się czuć spokojnie. Niestety również, ale wiedziony tym, że tam to gniazdko przestało działać tak jak powinno i po obejrzeniu całej tej instalacji, która tutaj jest, najprawdopodobniej od jutra zacznę rozmowy. Już dzisiaj jestem po rozmowie z elektrykiem, ale muszę tu wymienić całą instalację na zupełnie nową i zupełnie inną. Więc nie będę ukrywał, że jestem wkurzony. Nie będę tego ukrywał w żaden sposób, mimo tego, że się do was troszeczkę nawet uśmiecham, bo jak do was kręcę, to dla was coś tutaj kręcę, no to generalnie daje mi to jakąś radość i dlatego będę musiał zrobić tą instalację, żeby cały czas mi tą radość dawało. No i jak też powiedziałem, wzmacniacz dzisiaj Taurusa, polski wzmacniacz Taurus, nazywa się SH8, ale nie nazywa się Invader, nazywa się Cube. Jest to wzmacniacz z serii Stomp Head. Bardzo dużo tych wzmacniaczy jest na kanale. Nie wiem, czy wszystkie, ale większość na pewno. Jeżeli interesujecie się tą firmą, jeżeli interesujecie się tym, czym są Stomp Heady, to zajrzyjcie, obejrzyjcie te odcinki i zobaczcie, co się zmieniało. Uważam, że to jest najlepsza odsłona tego wzmacniacza, jaka do tej pory mi się trafiła. Brzmieniowo rozwaliła system. Tak naprawdę. O ile gdzieś w poprzednich zawsze miałem takie uwagi, że być może Taurus to jest taki zbyt zwykły i być może jest taki, że nie ma jakiejś magii i że poza tym, że jest bardzo dobrym wzmacniaczem, to po prostu siedzi w takiej niszy takiego bardzo dobrego wzmacniacza, bo takie rzeczy mówiłem, bo nie było się do czego przyczepić, ale nie było czegoś takiego, że o kurczę, ale tam się wyróżnia na tle innych. O tyle tutaj być może znowu można powiedzieć, że to wiecie, no na pewno to nie nawiązuje do jakiegoś brzmienia, które już dziś znacie. Na pewno nie jest to brzmienie nawiązujące do, nie wiem, Marshalla, EVH-a, Hiwata, czy czegoś, co już znacie. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to brzmienie po prostu taurusowe, po prostu sopockie, trójmiejskie brzmienie, ale tak jakby, no nie da się ukryć, że ten wzmacniacz zrobił na mnie wrażenie największe. Być może dzięki temu przełącznikowi Massive, który znany jest z
ostatnich produkcji Taurusa kostkowych, czyli Servo w nowej odsłonie, gdzie to Massive się pojawiło. On na pewno to Massive tutaj dużo robi. Jak rozmawiałem też z Adamem, który jest konstruktorem tego wzmacniacza, no to powiedział, że no postarał się wyeliminować właśnie tą taką neutralność i nadać temu gdzieś jakiś troszeczkę inny charakter. To cały czas jest Taurus, to cały czas jest brzmienie, które bazuje oczywiście na tym wszystkim, co mogliście z Taurusa znać, ale rzeczywiście gdzieś tutaj coś się pojawia takiego, co powoduje, że no dobra, jest inaczej, jest krok do przodu i jest bardzo, bardzo ciekawie. Zanim sobie to omówię, to po pierwsze tak, posłuchajcie pierwszego nagrania na kolumnie 1960, co prawda z wymieszanymi głośnikami, czyli V30 i T75. To pierwsze nagranie no już od samego początku moim zdaniem robi wrażenie i dawno takiego fajnego brzmienia na tym kanale nie było moim zdaniem. A nagranie jest zrobione na takiej gitarze Gibson. Tych gitar dzisiaj się troszeczkę tutaj gdzieś tam przewinie różnych. Nie będzie testu różnych gitar, oczywiście będzie test różnych głośników, jak to zawsze przy wzmacniaczach. I generalnie jak już to usłyszycie, to wam powiem o tym, że jest jeszcze dodatkowo specjalna zniżka dla was. Czytajcie link w opisie, który was tam odsyła. Czytajcie opisy, tam jest link, który was odsyła do różnych zniżek. I na Taurusy też udało mi się wyrwać fajną zniżkę. Pierwsze nagranie przed wami. We'll be right back.
No i co? Jak to zagadało? Bo chyba całkiem przyjemnie. No i ja generalnie byłem pod konkretnym wrażeniem, nie będę tego ukrywał. Jak sobie montowałem ten odcinek, no to stwierdziłem, no dobra, to robi dość poważną robotę. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o zniżkę, to na wszystkie produkty Taurus w tym momencie trwa Black Week. Ale ten Black Week oczywiście, jak wiecie, no nie trwa nie wiadomo jak długo i tam jest w tym momencie zniżka, która działa. Ale jak już się ten Black Week skończy, to na specjalny kod w FOG, FOG macie 23% zniżki, a dodatkowo jeszcze kupując cokolwiek w Taurusach, w Taurus Shopie, 3% z tego idzie do mnie i ta zniżka działa do końca roku. Więc jeżeli coś Wam się z Taurusów, które już gdzieś były na kanale, spodobało, ten wzmacniacz Wam się spodobał, coś potrzebujecie stamtąd, tam bardzo dużo też fajnego sprzętu basowego, więc możecie polecić swojemu basiście z zespołu, no to generalnie jest szansa na urwanie troszeczkę sceny. I pomoc też tutaj, wiecie, w tym, żebym chociażby tą instalację wymienił. No powiem Wam, że załamę. Przy okazji oczywiście, jak mówię, zapraszam do czytania linków w opisie, tam jest bardzo dużo różnych innych zniżek dla Was. Gdziekolwiek mogę w tym momencie, to staram się dla Was coś urwać, czasem mniej, czasem więcej. Myślę, że warto chociażby sprawdzić, bo być może coś potrzebujecie. Przypominam o tym, że również, że kanał można wesprzeć poprzez Patronite bądź guzik wesprzyj. Bardzo dziękuję. Lista patronów na końcu. Bez Was ten kanał nie rozwijałby się. Jest również konkurs Fogo Laboga, w którym można wygrać przester od Labogi w formie fizycznej bądź psychicznej. Hehehe. Oraz jest również zabawa dla patronów, w której również można coś wygrać. Jak za każdym miesiącem. Zresztą to, co można wygrać, widzicie w tym momencie na ekranie. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. A wracając do naszego wzmacniacza, co my tutaj mamy? Mamy wzmacniacz, który być może niektórym się wydawać, że wiecie, że tutaj nic nie ma, bo to jest takie malutkie, to zajmuje właściwie wielkości jest dwóch efektów Bossa, może jest troszeczkę większy niż dwa efekty Bossa, a tak naprawdę w środku mamy wzmacniacz o mocy 25 bądź 50 W. Z czego tak zwana moc słyszalna tutaj w opcji 50-watowej jest to taka opcja, która no, pozwala nam na uzyskanie mocy powiedzmy 130-watowego wzmacniacza. Wszyscy, którzy się tam trochę interesują elektroniką, akustyką, wiedzą o co tutaj tak naprawdę może w tym chodzić. Wzmacniacz jest wystarczająco głośny już na tych 25 W i wcale go nie trzeba jakoś specjalnie rozkręcać do tego, żeby dał tej mocy i żeby to zagadało. Jest to wzmacniacz dwukanałowy, czyli można sobie ustawić brzmienie czyste bądź przesterowane. Za brzmienie przesterowane tutaj odpowiada gałeczka drive'u. Zaraz jeszcze opowiem o różnych tutaj przełączniczkach. Dodatkowo wzmacniacz jest wyposażony w booster, który działa zarówno na brzmieniu czystym, jak i na brzmieniu przesterowanym. Jak to w produkcjach Taurusa, ten booster działa troszeczkę przed i troszeczkę po, powodując, że dźwięk jest leciuteńko również gdzieś tam głośniejszy, czyli fajny jest do solowego grania, ale też można tym boosterkiem tutaj kręcić i można go sobie dodatkowo ustawić, więc on nie musi podbijać aż tak bardzo tej głośności, tylko po prostu nasyci trochę wzmacniacz bardziej. Kanał przesterowany, poza tym, że tutaj mamy master volume całego wzmacniacza, również ma swoją gałeczkę od głośności, więc to też można sobie fajnie wypoziomować pomiędzy jednym a drugim przesterem. Oczywiście jest wspólna korekcja barwy w postaci midle, treble i basu dla obu kanałów. Charakterystyczna dla Taurusa w ten sposób, że no nie mamy od 0 do 12 czy tam do 11 jak w Marshallach, tylko 0 jest na środku i kręcimy sobie w dół lub w górę, dodając bądź odejmując. Subtelna, bardzo fajnie działająca korekcja, która pozwala na no, zmianę barwy tego wzmacniacza. Mimo tego, że jest to wzmacniacz w końcówce tak zwanej klasy D, no to wyposażony jest on w prezencję tak jak we wzmacniaczach lampowych, czyli na końcówce mocy dodatkowo mamy jeszcze nasycenie barwy wysokich tonów, co oczywiście pozwala na dodatkowe
na dodatkowe zmiany brzmienia i na dodatkową ingerencję w brzmienie, która jest bardzo, bardzo słyszalna i bardzo, bardzo pożądana moim zdaniem i fajnie, że takie coś tutaj jest, bo robi to bardzo, bardzo dużo i ja nawet wolę troszeczkę mniej trebli, a troszeczkę więcej prezencji w niektórych opcjach. Dodatkowo mid-range, czyli zakres tego, jak pracuje środek, również jest przełączany. Wzmacniacz wyposażony jest także w reverb, który jest tutaj na pokładzie, co jest ciekawe, jak ten reverb jest jest włączony, ale jest gałeczka na zero, to on leciuteńko jest gdzieś tam słyszalny. Fajny, nienachalny, nieprzeginający reverb, który zawsze umili troszeczkę poszerzy nasze brzmienie. Oczywiście, no wiecie, no w metalu być może rewerbu przy ciasnych riffach się nie używa, ale już w muzyce rockowej przy solóweczkach taki rewerb, no to daje troszeczkę fajności, prawda? Tak jak powiedziałem, wzmacniacz można przełączyć z 50 na 20 na 25 watów, a tutaj jeszcze dodatkowo możemy sobie wybrać opcję tego, ile mamy gainu. I są dwie opcje, jest opcja high gain i classic gain, czyli ten kanał przesterowany tak naprawdę może działać w dwóch trybach, czyli poza tym, że możemy go sobie podbijać boosterem i gdzieś tam jeszcze nasycać, to jeszcze w tych dwóch trybach działa tak, że po prostu możemy w ogóle przełączyć go tak jakby pomiędzy dwoma różnymi światami, które są w Taurusie, bo Taurusy te starsze zawsze były dzielone na classic i na high gain. I one się troszeczkę od siebie różniły, były do troszeczkę innego gitarzysty skierowane. Tutaj mamy to w jednej opcji. Jak już wspomniałem wcześniej, jest ten Massive, który odpowiada również za ciekawą barwę basu. Tak jest wyłączony, a tak jest tutaj w dwóch takich opcjach. No dodaje takiego responsu, dodaje takiego rezonansu, czyli po prostu tak jak prezencja jest gdzieś tam dodatkową barwą wysoką, tak tutaj ten bas też jest takim dodatkowym atutem i naprawdę poszerza tą paletę brzmienia. Przy pomocy tych wszystkich rzeczy naprawdę można ukręcić bardzo ciekawe soundy, które dzisiaj tutaj usłyszycie i zobaczycie, to wszystko będzie widać na obrazku, jak się co zmienia. Te rzeczy są być może niuansami, ale przecież to o te niuanse właśnie najbardziej nam chodzi, jak sobie gramy. Więc generalnie sprawdzamy teraz na kolumnie DS-a. Dwa głośniki, Hempback i Creamback i gitara, której dawno na kanale nie było. Yamaha Revstar 320, bardzo, bardzo podrasowana. Głównie gram na przetworniku bridge'owym, na EMG 85, czyli aktywny przetwornik. Słychać ten klang aktywnego przetwornika, a gitara jest nastrojona pół tonu niżej. Posłuchajcie. Yeah.
w tym wzmacniaczu, niespotykaną do tej pory w innych wzmacniaczach Taurusa, jak i w ogóle nie znam tej opcji z innych wzmacniaczy, jest to, że mamy możliwość podłączenia dwóch rodzajów kolumn. Możemy się przełączyć na kolumnę gitarową, czyli podłączyć to normalnie do kolumny takiej, jakiej używamy 4x12, 2x12, 1x12 z głośnikiem gitarowym obciętym na te 5 kHz, bądź możemy po przełączeniu się na opcję full range przełączyć się na kolumnę FRFR. Jeżeli mamy taką kolumnę nieaktywną, niektórzy używają systemów Hi-Fi, na przykład można użyć jakiejś starej kolumny basowej i też uzyskać ciekawe efekty. Będziemy tutaj mieli zapiętą symulację kolumny gitarowej, która po prostu no, nie będzie grała tym szerokim pasmem w podłączeniu do kolumny szerokopasmowej FRFR czy jakiejkolwiek innej, tylko zagra tak jak kolumna gitarowa powinna zagrać. To jest skierowane do tych wszystkich, którzy używają pasywnych takich kolumn. Można użyć sobie tutaj nawet kolumny od starej wieży Diory i w domu też w ten sposób grać. Co jest ciekawe, producent mówi, że ciekawym eksperymentem i fajną rzeczą jest przełączenie się na tą opcję full range i podłączenie się do normalnej kolumny gitarowej. Ta górka gdzieś tam nam się ścina tutaj na wyjściu z tego, ale też powoduje to różne ciekawe soundy. A co jest bardzo ważne, oczywiście w przypadku tego to wzmacniacza, wzmacniacz ten, poza tym tą opcją tego przełączenia, tutaj oczywiście się na to FRFR i na opcję gitarową, ma wbudowaną symulację kolumny na wyjściu liniowym. Czyli tak naprawdę możemy się nagłośnić bez kolumny, bezpośrednio w mikser. W ten sposób możemy dokonywać naszych nagrań. I tutaj mamy wyjście line-out, które powoduje to, że ten sygnał jest tak jakby już był przepuszczony przez kolumnę i przez mikrofon. Co jest również bardzo ciekawe, i to się oczywiście zdarzało już w poprzednich wersjach Taurusów różnych, tam jest zastosowany jack stereo. Ten jack stereo powoduje to, że jeżeli włączymy sobie stereofoniczną wtyczkę rozłożoną na dwa kabelki mono na samym końcu, to jeden z tych sygnałów jest z symulacją, a drugi jest bez symulacji, co daje nam oczywiście możliwość podłączenia się z własną symulacją. No bo w tym akurat urządzeniu Adam sobie wymyślił jakąś tam symulację, pewnie opartą na V30, na jego ulubionym głośniku, natomiast wy wcale nie musicie tego głośnika lubić i nie musicie być ograniczeni przy waszych nagraniach tym, że to jest jakiś tam głośnik, który jest tutaj zaimplementowany. Można stosować najnowsze i ery, najnowsze symulacje, cokolwiek tam macie w swoim komputerze i wymieszać te sygnały jeden z drugim, bądź po prostu tylko użyć tego, który sami sobie wybierzecie, więc to jest taka opcja dodatkowa. Jeżeli na przykład używacie dodatkowych ear loaderów, nie wiem, takiego małego muerka i tak dalej, dzięki temu możecie również rozbić się na dwa zupełnie inne sygnały. Rozbić to w panoramie. Jeżeli na przykład jesteście jednym gitarzystą, no to uzyskacie całkiem ciekawe, panoramiczne, przestrzenne brzmienie, tak jakbyście grali na dwóch instrumentach, na różnych kolumnach, co najmniej na dwóch wzmacniaczach. To jest bardzo, bardzo fajne. Wzmacniacz również wyposażony jest w wyjście słuchawkowe oraz w opcję Bluetooth. Ta opcja Bluetooth daje nam możliwość rzeczywiście wpięcia się tutaj, wiecie, z jakimiś telefonami, połączenia tego, sparowania tego z telefonem i grania sobie na tych słuchaweczkach, bądź wcale nie na słuchaweczkach z podkładem. Tutaj znowu opcja tego, że podłączamy się do full range'u, czyli włączamy tutaj symulację kolumny, powoduje, że jeżeli gramy sobie na pełnopasmowej kolumnie z podkładem na jakiś właśnie, tak, że się słyszymy nie na słuchawkach, no to ten dźwięk nie ściska nam się, jeżeli chodzi o ten podkład, no bo to jest wadą takich normalnych wzmacniaczy, gdzie możecie sobie podłączyć Bluetooth, że jednak jest tam głośnik gitarowy, który powoduje, że to nie gada. Więc jest to taka całkiem przyjemna, moim zdaniem, opcja. Posłuchajmy zatem na krótko, jak to zagrało właśnie w tej opcji nagrywania liniowego. Ja użyłem tylko i wyłącznie tej symulacji, którą wymyślił tutaj Adam.
Do tego testu na szybciutko wykorzystałem taką oto gitarę. Jest to mój ulubiony Ibanez, ukochany. Bardzo prosty i bardzo skuteczny. Myślę, że nieraz on się już pojawił i za każdym razem jak się pojawia, to rozwala system. Posłuchajcie. Oczywiście poza funkcją brzmienia przesterowanego oferuje bardzo dobrą barwę czystą. I no, nie byłoby, przecież nie ma takich wzmacniaczy, które tylko i wyłącznie grają high gainowymi bądź przesterowanymi barwami. Na każdym wzmacniaczu gitarowym raczej na czystej barwie również da się grać. No, pewnie są takie, które mają kiepską barwę czystą. Nie wiem, PV6505 jest uznawany za wzmacniacz, który ma taką średnią barwę czystą. Czy tak jest do końca? To też tego nie powiedziałem. Mówię, że jest uznawany. Tak? Natomiast no tutaj rzeczywiście ta barwa czysta jest. Jak powiedziałem, nie ma żadnego gainu do tej barwy czystej. Jest volume, czyli jest dosyć oldschoolowo. To oldschoolowość również przenosi nam się na brzmienie, bo w momencie, kiedy naprawdę sobie to rozkręcimy, to mimo tego, że to jest, wiecie, wzmacniacz, który jest hybrydowy, bo tutaj jest lampa na preampie, jest lampa, która... Ja nawet nie wiem, czy ona do końca jest na preampie, bo ona jest bardziej Master Tube Design, to jest taki specjalistyczny patent Taurusa, że ta lampa gdzieś tam wpływa na ogólne brzmienie tego wzmacniacza. No ale jest to wzmacniacz hybrydowy, czyli ma lampę i końcówkę w klasie D. Nie wiem, czy to jest końcówka tranzystorowa również, w jakimś tam impulsowa, czy jak to się tam nazywa. To już tutaj wiecie, kto się powinien odezwać. Bardzo was pozdrawiam. natomiast działa on tak jak wzmacniacz lampowy, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy sobie go rozkręcimy, to on sam sobie również nabiera tego brudku. Tego chyba w teście nie pokazałem, bo chyba nie chciałem przegiąć też z głośnością, ale również jeszcze chciałem wrócić tutaj do tego, że ten wzmacniacz posiada pętlę efektów, bo teraz usłyszycie sobie ten następny test, będzie właśnie, bo kolejna część testu będzie to barwa czysta z użyciem pętli efektów, gdzie wpiąłem sobie delay. I co jest ciekawe, dlaczego jest to urządzenie również w pełni kompletne, bo tak naprawdę do tej pętli efektów, jeżeli włączamy sobie swoje własne efekty, mamy tutaj również zasilanie. To zasilanie powoduje to, że mamy 300 mA, 350 mA,
Czyli no może nie jakoś specjalnie ultra dużo, ale trzy malutkie kosteczki spokojnie sobie z tego w Daisy Chainie zasilimy. Nie powinno nam się robić teoretycznie oczywiście w tym wszystkim pętla mas, jeżeli mamy w ogóle dobre prądy i tak dalej, i tak dalej. No ale jest to o tyle kompletne, że nie musimy dodatkowego zasilacza gdzieś tam mieć. Wpinamy się jednym kabelkiem do prądu i tak naprawdę cały pedal board, wszystko mamy zbudowane i wszystko tutaj gada. Więc przy okazji sprawdzimy sobie, jak to działa z tą pętlą efektów. Dodatkowo patrzcie sobie, że jest też takie coś, że tutaj jest overload nawet bardziej, i to overload, maximum overload pokaże nam, kiedy jest to przeciążone, czyli kiedy za dużo tych efektów podłączyliśmy. No pamiętajcie również, że zasada jest taka, że jeżeli mamy tutaj 350 mA, to myślę, że takie 150-180 to jest najwięcej, jakie możemy podłączyć, ale średnio kostka bosowska ma około 30-40, taka zwykła, normalna, mniej więcej tak ciągnie prądu, więc spokojnie cztery takie kosteczki sobie tutaj włączymy. Test jest nagrany na kolumnie od Łukaszka, bardzo Cię pozdrawiam. A, nie widać, jej schowała się. A nie, widać, tutaj widać, palcem dobrze pokazuje. Więc 1x12, znowu na głośniku Jensen. Sprawdzajcie linki w opisach, jeżeli szukacie głośników. Jensen może być odpowiedzią, a przy okazji możecie coś tam przytanić. A ten fragment testu nagrałem na Fenderze Stratocasterze. Jak nie widzicie, że kręcę gałkami, a zmienia się dźwięk, tradycyjnie zmieniamy tutaj pozycję przetwornika. Bardzo fajnie te noiselessy tutaj się na tym odezwały, bardzo ładnie to gada, prawdziwą, czystą barwą, tak jak powiedziałem jeszcze wcześniej. I oczywiście w przypadku, gdy mamy mocniejsze humby, to ten wzmacniacz też dostanie troszeczkę brudziku i tak dalej, i tak dalej. No zachowuje się bardzo blisko takiego lampowego wzmacniacza, mimo tego, że lampowym wzmacniaczem nie jest. Posłuchajcie Fenderka. Thank you.
Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś z Was tutaj pojawi się z komentarzem i napisze jakiś komentarz na temat tego, jak mu się ten wzmacniacz do tej pory podoba. Jak zwykle staram się pokazać to na bardzo różne sposoby, na bardzo różne sposoby nagrywania. Mieliście już kilka close-up micingów, było już nagranie liniowe, więc myślę, że czas na nagranie tak zwane pokojowe. Nagrania tak zwane pokojowe realizowane są przy użyciu kamery Zoom Q8N4K. To jest moja najnowsza kamera do tego, żeby móc Wam oddać atmosferę pokoju i żeby nie było pomiędzy nami żadnej wojny. Głośniczek, który wykorzystam, to jest Marshall na 4/10 Celestion Gold, Marshall Gold z zestawu JTM60. Zapraszam na swojego OLX-a, jest bardzo dużo różnych ciekawych gratów, między innymi po taniości za okolice 2000 można kupić tego właśnie Marshalla, który tam stoi. Gada zacnie. Kolumnę sobie zostawiam, jak na razie stwierdziłem, fajnie byłoby mieć cały ten zestaw, ale wiecie, no chociażby ten prąd, chociażby to ubezpieczenie i tak dalej, gdzieś tutaj ostatnio szukam funduszy, wietrze szuflady, niektóre rzeczy stąd znikają, pojawiają się gdzieś tam u Was, pojawiają się na OLX-ie, więc jeżeli macie ochotę na fajnego Marshalla, to nie będzie jedyny Marshall, jakiego będę wystawiał, ale ten już jest do wzięcia i jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie grający, więc w tym momencie posłuchajcie kolumny z Taurusem w nagraniu pokojowym. Pierwsze z tych nagrań będzie takie, że tam jest naprawdę rozkręcony ten volume kanału czystego i chciałem Wam jednak pokazać, jak to się potrafi również przesterować samo z siebie, tak jak truskulowy wzmacniacz lampowy. No, lekki crunchek, ale jest pyknięcie. Uwaga! Yeah.
Byłem na tej opcji full range. Teraz się przełączam na paczkę gitarową. To jest jak za starych czasów, nie? Jak nagrywam tak pokojowo. Gitara, którą użyłem, to oczywiście Vermilionowe pick-upy o niskim outpucie w moim specialu. Dużo dzisiaj Gibsonów. Zatem usłyszeliście również to, jak to gada w opcji tej full range przez zupełny przypadek, chociaż nie planowałem tego testu. Jak zacząłem grać, to rzeczywiście wydawało mi się, że tam gdzieś tej górki jest mi coś, gdzieś kurczę blaszka za mało. I jeszcze jest jedna funkcja, o której wam chcę powiedzieć. I nie wiem, czy już o niej powiedziałem, czy nie, więc nie będę już tam przewijał i szukał. W każdym razie tutaj w momencie, kiedy sobie przełączałem między tym Classic albo High Gain, to mamy również taką opcję jak Classic High Gain z boosterem. Wtedy ten przełącznik boostera zamienia nam się na tenże przełącznik pomiędzy Classic i High Gain, czyli tak jakby nie jest to dodatkowa sekcja boostu, tylko tak jakby zmieniamy charakter samego gainu, który jest we wzmacniaczu przy pomocy tego boostu, czyli ta funkcja tutaj jest tak jakby podwójna. Ta funkcja tutaj jest tak jakby podwójna. Dodatkowo jeszcze, nie wiem czy też wspomniałem, jeszcze jest takie coś jak Tube Booster, czyli tutaj możemy sobie jeszcze dodatkowo również zmienić pewnego rodzaju parametr w tymże piecu. Tu jest naprawdę bardzo dużo rzeczy włożone, żeby wykreować ciekawe brzmienie. Jeszcze jedno nagranie close-up mikingowe. Tym razem będzie to nagranie na kolumnie EVH-a, na głośniku EVH-a. Bardzo, bardzo specyficznym głośniku, który oczywiście opiera się gdzieś tam na greenbackach, na G12H i G12M, które też usłyszycie w tym teście. Jak zwykle staram się, jak powiedziałem dla was, żeby było po prostu bardzo, bardzo dużo różnych głośników na kanale ponagrywanych. Natomiast no, w tym momencie chciałem was zaprosić na mojego białego Gibsona. Biały Gibson tylko ciebie chce. Na pick-upach Vermilion, na głośniku właśnie EVH-a. Zobaczymy sobie jeszcze jedną próbkę. Moim zdaniem na wszystkich tych głośnikach do tej pory jest charakterek. Jest bardzo fajne brzmienie. Jak to słychać, głośniki mają konkretny wpływ na to, co się dzieje. Udowadniam wam to od co najmniej roku, jak jeżeli nie dłużej. Myślę, że chyba dłużej.
A z racji na to, że nie będzie dzisiaj testu takiego, że tam, nie wiem, 6 gitar na tym samym brzmieniu, nie zdążyłem, w związku z tym, że tutaj naprawdę jadę teraz tam na innym jednym gniazdku i się tutaj naprawdę bardzo obawiam tego prądu, muszę jak najszybciej tutaj się, wiecie, ogarnąć tak, żebym nie miał strachu, nagrywam to wszystko w strachu, drugi dzień już żyję w tym strachu, no to stwierdziłem, że no nie zdążę już nagrać tego testu jeszcze gitarkowego, więc no chociażby to, że różne gitary się pojawiły, pokażę wam, że te różne gitary fajnie się też potrafią czytać i wzmacniać jest czuły na to, czy macie takiego humbuckera, czy trochę słabszego, czy trochę mocniejszego, czy jest tam jakaś P90, czy jest singielek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobry wzmacniacz to jest. Posłuchajcie. Najbardziej zostały chyba nam w tym momencie dwa nagrania na różnych głośnikach w tej samej paczce z tym samym take'iem. Jak wiecie, od dawna realizuję te nagrania w taki sposób, że no mam te kolumny, przy których są cztery mikrofony, są cztery różne głośniki, na cztery ślady są nagrywane, ten sam take jest powtarzany, czyli nie ma żadnego wpływu to, że źle zagrałem inaczej, coś takiego, jest cały czas to samo. Jedynym w tym momencie zmiennym czynnikiem jest to, że słyszycie różny głośnik. Kilka z tych głośników już słyszeliście. Jak zwykle w przypadku tych nagrań proszę o to, ażebyście sprawdzili według was, napisali w komentarzach, który z tych głośników najbardziej zadziałał. W tym momencie P90 z uszami psa w Melody Makerze, bardzo, 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 bardzo oldschoolowy, chociaż nie jest taki stary tak naprawdę, bo to jest chyba 2003 rocznik z tego, co z to kojarzę, ale no taki na bardzo oldschoolowym hype'ie, vibe'ie, cieniutki Les Paulowaty. No i generalnie głośniki Jensena.
cztery głośniki Jensena, które do takich lżejszych brzmień nadają się rewelacyjnie. Mnie cały czas podoba się najbardziej CH1270, ale kilka z nich tutaj też również pokazało już swój pazur. Zresztą był już, jak powiedziałem, jeden w tej, w tej kolumnie od Dead Devila. Ciekawa opcja. A też są na nie, też są na nie zniżki. Ja tych zniżek naprawdę staram się wam wszędzie pozałatwiać, gdzie tylko się da. Czasem są mniejsze, czasem są większe, różnie to bywa, ale my mam nadzieję, że no nie obrażacie się na mnie o to, że namawiam was do tego, żebyście z tych zniżek korzystali, jeżeli coś chcecie kupić. No bo można po prostu urwać pieniędzy trochę. Więc posłuchajcie w tym momencie tego oto Melody Makerka. Jedna zagrywka, cztery różne głośniki, ustawienie wzmacniacza widać. Daję radę. Odcinka to już jest wielki, a powiem wam, że na końcu tego odcinka będzie przygotowany bardzo specjalny bonus, który w ogóle nie jest związany z tym wzmacniaczem i warto obejrzeć końcóweczkę, bo tam się pojawi gość i tam będzie coś, co wam obiecałem, że raz na jakiś czas się będzie pokazywać. Nic nie mówiłem o tym, że będą się pokazywać Ibanezy w wielkiej ilości, ale dzisiaj dwa Ibanezy w jednym odcinku. Moje RG350EX koreański z 2004 roku. Gitarka poobklejana naklejkami hardkorowa z Dimarzio Evolution pod mostem. Co jest najważniejsze w tej gitarze? Drop H. Czyli w tym momencie zobaczymy sobie, jak ten wzmacniacz radzi sobie z brzmieniami troszeczkę obniżonymi, na których na pewno ktoś z was gra. Znowu cztery różne głośniki, więc znowu przy okazji tego jeszcze, że obniżyliśmy tutaj strój i sprawdzamy sobie troszeczkę inne granie, chociaż mnie to się wydaje, że to jest tak wszystko cały jeden riff. Niestety ja nie miałem jakąś taką stylówę, że ja chyba cały czas tak samo po prostu gram tutaj tą prawą ręką.
i że co ja bym tam nie grał, to jest identyczne, ale sprawdźcie sobie teraz troszeczkę w niższych strojach i będziecie też mogli po prostu no to w tenże sposób porównać. Hip-hopowa ta gitara jest, taka bardziej hip-hopowa niż, nie wiem, dżentowa w drop B. Drop B w dżencie to chyba jest za wysoko, nie? Posłuchajcie. Dotarliście do samego końca. Wielkie, wielkie Effendi dla was. Mega wam dziękuję. Możecie napisać wielki Effendi w komentarzu. Słuchajcie, bardzo dziękuję za to, że chcecie wam oglądać odcinki w całości. Mimo tego, że jest ich bardzo dużo, to wiem, że jest sporo osób, które lubi tą formę i w ten sposób to robi. Jak zwykle wydaje mi się, że być może mógłbym to skrócić, a nigdy mi się to nie udaje, więc chyba nie ma sensu walczyć z wiatrakami. Wiedzy tutaj jest przekazane naprawdę bardzo dużo i nikt nie może też zarzucić, że ten test zrobiony jest po łebkach albo że ja wam chcę coś wcisnąć, bo jakbym wam chciał coś wcisnąć, to nagrałbym jeden kawałeczek na szybko, na jakimś super ultra wypasionym brzmieniu kręconym, a nie kręciłby ugałkami, gdzie czasami słychać, że być może niektóre brzmienia nie są takie fajne, jakie mogłyby być inne i tak dalej, i tak dalej. Więc staram się, żeby te filmy naprawdę były uczciwe i żeby tutaj naprawdę wiedza była przekazywana. Mam nadzieję, że to doceniacie. Docencie to, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, łapeczką w górę, subskrypcją oczywiście, bardzo do tego zapraszam. Oczywiście zapraszam również wszystkich do tego, ażebyście wspierali kanał poprzez Patronite, poprzez guzik wesprzyj pod filmem, poprzez różne inne formy. Jak wiecie, czasami ludzie dają fanty, tak jak chociażby Łukasz dał tą kolumnę. A jedna z tych kolumn, bo da Łukasz dwie, wyląduje w pewnym momencie na jednym z konkursów. Te konkursy organizowane są oczywiście przy udziale sponsorów, patronów, was właśnie, którzy czasami dają jakieś nagrody. Z Patronite'a kupuję różne rzeczy. Mam nazbierane nagród na dobry rok do przodu, więc jestem przygotowany na to, ażeby konkursy trwały. W tym miesiącu dwie takie zabawy. No jedna zabawa dla patronów, jeden konkurs labogowy.
Przypominam o tym, że można wziąć w nim udział. I jeszcze raz dziękuję wszystkim za wspieranie kanału. Osoby, które widać na liście, są to osoby, które po prostu są najważniejszymi fogowiczami pod słońcem i bez których ten kanał pewnie by się tak nie rozwinął. I teraz z waszego patronata chociażby ten prąd będzie naprawiony. No nie był to wydatek, który jakoś specjalnie planowałem i który mi cieszy mordę, ale tak jak mówię na samym początku, mordę mi cieszy to, że mogę dla was kręcić odcinki i mordę mi cieszy to, że mogę dzielić się z wami moją gitarową pasją i że zarażacie się tą pasją chociażby w taki sposób, że piszecie do mnie, że odkopaliście gitarę, która gdzieś tam leżała w szafie, że wróciliście do pomysłu grania na gitarze, albo że w ogóle dostarczam wam wiedzy przez cały czas. Bardzo, bardzo jestem zobowiązany za to wszystko i bardzo dziękuję za to, że chcę się wam oglądać. Zawsze będę dziękował. Zapraszam do kręcenia końcówek samochodowych. Teraz już obiecany bonus, no bo jak wiecie, to jest tak. Miała być ewolucja październikowa i przez cały październik miało mnie nie być. Wydarzyło się to w ten sposób, że nie wyszło to tak, jak miało wyjść. Nie dało się tego tak zrobić. W tym momencie już praktycznie drugi miesiąc, chociaż z przerwą taką dwutygodniową, myślę, tak jakby to wszystko podliczyć do kupy, chodzę do Guitar Harmony, do Konrada Jeremusa na lekcje. Postanowiłem, że będę te lekcje kontynuował przez co najmniej rok. Nawet mówiłem wcześniej, że przez pół roku, ale stwierdziłem, że zrobię to przez rok. Jest to najważniejsza rzecz w tym momencie, jaka jest w mojej głowie. Poza kręceniem odcinków, jeżeli chodzi o mój rozwój gitarowy, jeżeli chodzi o to, co chcę przekazać, ta szkoła w tym momencie jest dla mnie najważniejszą rzeczą. Stawiam wszystko po prostu na to, ażeby nauczyć się w ciągu tego roku grać lepiej. Okazuje się, że w ciągu miesiąca nauczyć grać się lepiej nie da, więc eksperyment trwa i zobaczymy, czy da się to zrobić w ciągu roku. Ale obiecałem wam, że raz na jakiś czas gdzieś coś z tego wrzucę, bo tam jest taki patent, że ja nie chcę kręcić. Nie chcę się rozpraszać, co nie oznacza, że pewne rzeczy z Konradem się nie będą pojawiały gdzieś w końcu. Konrad też będzie za chwileczkę z powrotem działał na YouTubach, obiecał mi to, bo to jest też częścią naszego planu, że on mi to obiecał. Natomiast no ja tam chodzę ćwiczyć, więc jeżdżę w specjalne miejsce, jak wiecie, no robię to zupełnie inaczej, to się nie dzieje tutaj, nic mnie nie rozprasza, chociaż dzisiaj akurat na lekcji było sporo rozpraszania. Do tego trzeba mieć czystą głowę. Natomiast chciałem wam pokazać jedną rzecz, którą dzisiaj Konrad mi pokazywał, nad którą ja pracuję, to są w tym momencie chyba 4 czy 5 zagrywek, nad którymi ja sobie gdzieś tam pracuję, ale widzę wielki progres, mimo tego, że tylko i wyłącznie w większości czasu ćwiczę w tym momencie, kiedy tam jestem, ale to są 3 godziny, 3 razy w tygodniu, czasami 2 godziny. Powiedzmy, że takie dobre 8 godzin w tygodniu w tym momencie poświęcam na tą gitarę, jeśli chodzi o ćwiczenie. Czasami też udaje mi się ćwiczyć tu albo w domu. I tego wam również życzę. A teraz przed końcówką samochodową obiecany bonusik. Dziękuję wam za wszystko, co robicie dla kanału. Zrobimy sobie taki bonusik z lekcji, no bo obiecałem wam, że raz na jakiś czas te bonusiki się będą z tych lekcji pojawiały. To jeszcze nie są rzeczy, które ja ćwiczę fragmencik tego, co Konrad wam pokaże i o co chodzi. Pokaż najpierw całość. Przede wszystkim ćwiczymy rytm. To nie jest tak, że ćwiczymy zagrywkę, tylko rytm. Tam jest tak, że rytm jest na początku jest tak, uderzenie z nogą, tak, do dołu. I drugie też jest z nogą, razem z triolą. To jest triola. I znowu dół. I tak. Bum, bum, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest pentatonice emo. Wszystko, tak? Czyli jest tak. I triola też na nogę wchodzi. Raz, raz, dwa, trzy, raz. Ok, teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o technikę? Teraz tak. Tutaj powolutku, najpierw lewa czy prawa? Najpierw lewa. Lewa. Ta jest lewa. Pamiętajcie, żeby ten wskazujący palec kłaść w ten sposób. Żeby tłumić. Sąsiednie. Thank you.
Dobrze. To teraz lewa. Nasza prawa. Bardzo ważne jest dół, dół na początku z metronomem. Dół, dół. Widzicie? To jest dół, dół. I teraz tak. Dół i teraz jest... Tu jest technika. Opieram sobie strunę, kostkę o strunę od razu. Bardzo ważne, żeby to było w ten sposób zagrane. Raz, raz, dwa, trzy, raz. Powoli, jeszcze raz. Technika małego sweepu. I wychodzi. Tak? Teraz trochę wolniej. Teraz tak, jeżeli to opanujecie, to możecie zrobić w całej pentatonice to, tak? W całej, czyli od każdego... Patent to jest to. I każdy patent możecie odwzorować od każdego stopnia. Od tego i tego. Oczywiście palco, od tego już nie było już za daleko, ale chodzi o to, że jakby kostkowanie się nie zmienia. I to jest właśnie to, co ja ćwiczę, ale ja na razie na tych trzech strunach tylko dwoma palcami. A i patrzcie, jeszcze jedna końcóweczka z tego miejsca tutaj w tych kornych, gdzie stały no całkiem spora ilość, ale przeszedłem kilka metrów. Jeszcze jest jeden przepiękny Star 25, on się nazywa, czy Star 20? Strażacki, prześliczny OSP Korne. Kurde, ale po prostu... No ten to jest rewelacja. Ziomek mój, taki Witek, którego bardzo pozdrawiam, kiedyś sobie kupił chyba takiego Stara 25 właśnie na chodzie całkiem w przypływie swojego spontanu, że tak to nazwę. Natomiast tutaj jest to ten pewnie z niejeżdżący na czarnej blaszce. Napisane jest na przodzie, że to jest Star 25, więc nie Star 20. No też kawał historii to jest tak naprawdę polskiego pożarnictwa i motoryzacji. Ja jako za dzieciaka to chyba jeszcze trochę takich starów gdzieś tam się przewijało. Nie wiem, czy jak mój tata był strażakiem, to jeszcze takie stary były na chodzie, czy już nie. Pewnie właśnie w jakiejś OSP, to na pewno w ochotniczych strażach pożarnych, to tak. Jak mój tata już był strażakiem, to już chyba były takie jakieś bardziej nowoczesne, ale no słuchajcie, no, to jest absolutny też klasyk polskiej motoryzacji, nie? Nie tylko w jakieś tam, wiecie, polonezy i syrenki, nie? Rewelacja.